Cześć Just Freestyle Team, dzisiaj nauczymy się TIMO Around the World. Na pierwszy rzut oka ten trik wydaje się mega prosty, w końcu wystarczy tylko umieć zwykłego tatwa. W ostatecznym rozrachunku może się okazać, że ten trik jest trudnym orzechem do zgryzienia, kiedy mamy z nim do czynienia po raz pierwszy. Dzisiaj wraz z gościnnym udziałem mojego wychowanka Kuby Windaka oraz Adama Nadolnego pokażemy wam, jak nauczyć się TIMO. Zrobiłem Timona w pumbach! Wiecie, w pumbach Timona, nie? Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Tak wygląda TIMO. Dzisiaj będziemy trenować dokładnie taki ruch. Oczywiście zanim zabierzemy się za jakikolwiek nowy trik, powinniśmy opanować najpierw do niego podstawy. A w przypadku TIMO są to ABBAS, czyli wykonanie dookoła świata po uprzednio zrobionym przełożeniu drugą nogą. W taki oto sposób rozpoczyna się wykonanie TIMO, więc ten trik z pewnością będzie obowiązkową podstawą. Drugą podstawą jest TATW, czyli kółko z przełożeniem. Koniecznie opanujcie ten trik z dobrą powtarzalnością. Tym trikiem kończymy wykonywać TIMO. Jak możesz zauważyć, TIMO jest niemal połączeniem abbasa i tatwa. Jeśli chcesz zobaczyć szerokie poradniki do abbasa i tatwa, sprawdź linki w opisie lub w karcie na górze. No dobrze, jeśli te podstawy masz obcykane, to przejdźmy do nauki TIMO. Oczywiście nawet jeśli nie umiesz w 100% abbasa i tatwa, nie zaszkodzi ci próbować wykonywać samego TIMO. Podobnie jest z innymi trikami. Możesz starać się wykonywać nowy trik, gdy podstawy nie są jeszcze pewne, ale musisz też pamiętać, by do tych fundamentalnych podstaw wracać i je kształcić. Pamiętaj też, że jak opanujesz podstawy do jakiegoś triku, to nie będzie tak, że magicznie będziesz potrafić go wykonywać. Podstawy, owszem, mocno pomagają, ale musisz też pamiętać, że nowy trik to nowy ruch. No, wniosek sam się nasuwa, po prostu trenuj. Wróćmy do TIMO. Jak możesz zauważyć, ruch nóg do TIMO wygląda następująco. Najpierw jest dynamiczny wymach lewą nogą, potem szybko przechodzimy na prawą nogę, która wykonuje tatwa. Wybij piłkę na wysokość bioder i zrób szybkie przełożenie lewą nogą, a potem postaraj się zahaczyć stopą o piłkę. Jak piłka jest w tej pozycji, to z prawej nogi wykonaj wyskok. Trudnością w tym triku jest czyste trafienie zewnętrzną częścią stopy w piłkę. Ważna jest odpowiednia siła i moment uderzenia w piłkę tak, by wykonać rotację do tatwa. By to zrobić, musisz mieć trochę przestrzeni po wykonaniu pierwszego przełożenia. Czyli jak widzisz, pracuje raz lewa, raz prawa noga. Pomówmy teraz o wyskakiwaniu. Jak możesz zauważyć, przy abbasie in wykonuje wyskok szybko i wygląda to, jakby było na jedno tempo. Ale jak się robi TIMO, to wyskok jest nieco później, a cały przebieg triku jest na dwa tempa. Czyli jeśli wyskoczysz za szybko do TIMO, czyli tak jakbyś skakał do abbasa in, to ciężko będzie ci zrobić czyste i prawidłowe zahaczenie. Abbasy w out robi się nieco inaczej. I bardzo ciężko jest wykonać TIMO w taki sposób. Mi wyszło. Sorry. Zatem nie skacz od razu, tylko z lekkim opóźnieniem. Rozłóż sobie to na dwa tempa. Pierwsze to przełożenie, drugie to tatw. W abbasie in jest szybki wyskok na jedno tempo, i podobnie się skaczy też w TIMO in, ale to już zupełnie inny trik. Ważne jest, żebyś przy TIMO nie skakał tak samo jak przy abbasie in. Teraz kolejna ważna kwestia, zahaczenie. Jak widzisz, po przełożeniu nogi szybko wyskakuję z prawej nogi i staram się zahaczyć stopą o piłkę, wprawiając ją w rotację. W piłkę musisz uderzyć w momencie zamieniania nóg. Nie za późno, nie za wcześnie, zanim jeszcze twoja lewa noga wyląduje na ziemię. Często może być to problemem, gdy się spóźnisz z nogą lub wykonasz zbyt wolno pierwsze przełożenie. W takim przypadku nie masz przestrzeni po przełożeniu, masz mało czasu na to, by wykorzystać siły z prawej nogi i po prostu ta noga nie ma siły rozpędu, więc ciężko jest podnieść piłkę po tak powolnym przełożeniu. Więc nie ruszysz tą nogą eksplozywnie i nie nadasz odpowiedniej rotacji i odpowiedniej mocy. Możemy rozłożyć TIMO na dwa typy, na tak zwane air motion, czyli kontakt z piłką w momencie, gdy noga, która robi przełożenie, jest w powietrzu, oraz no air motion, czyli kontakt z piłką, gdy lewa noga jest już na ziemi. Różnica jest estetyczna, tak jak widzisz na ekranie. To już od ciebie zależy, jakiego TIMO ty wolisz wykonywać, który ci się bardziej podoba i które wygodniej. Jeśli już bez problemu będziesz wykonywał TIMO, pamiętaj, by ćwiczyć również lewą nogę. Próbuj więc wykonywać TIMO na obie nogi. Jest to bardzo przydatna umiejętność. Jeszcze trochę o błędnym wykonaniu. Uważaj na przełożenie, nie stawaj na piłkę, bo łatwo wtedy o wywrotkę. Pamiętaj o tym, by wykonywać rotację, a nie odbicie, a potem kółko. Zrób więc szybko przełożenie i dynamicznie zbierz się do tatwa, zahaczając zewnętrzną częścią stopy, by tego uniknąć. Często poprzez błędne zahaczenie i zły timing próby mogą wyglądać tak. By tego uniknąć, musisz już po prostu to wyćwiczyć. Staraj się czysto trafiać w piłkę i znajdź na to swój sposób. By wszystko było dla Ciebie jasne i klarowne, przyjrzyj się, jak wygląda ten trik w 240 klatkach na sekundę. Przyjrzyj się dokładnie na to, w jaki sposób odbijam piłkę, jak wygląda przełożenie, w którym momencie odrywam stopy od ziemi, jak zahaczam piłkę i jak kończę ten trik. Jak widzisz, Timo jest bardzo złożone i wymaga dopieszczenia każdego detalu. Zobacz jeszcze w zwolnionym tempie, czym się różni Timo Air Motion od No Air Motion. Zwróć uwagę na lewą nogę i w którym momencie jest kontakt z piłką. To jest ta różnica. A na koniec pokażę Wam kilka połączeń z wykorzystaniem dzisiejszego triku, a kombinacje z Timo są naprawdę bardzo fajne. Na początek tatw Timo, nie wente. Ta kombinacja oraz następna, którą pokażę, to świetne zagrania na start. A następnym kombem jest takie 1-2-3, czyli stopniowe zwiększanie trudności. ATW, ABBAS i TIMO. Wygląda to bardzo ładnie. Teraz kilka połączeń w NT. Najbardziej podstawowym będzie cross TIMO NT. Kolejnym levelem jest TATW TIMO NT, czyli to samo, tylko że na początku jest TATW. Ja do tej kombinacji bardzo lubię dodawać ATATWA w NT. Jest to coś, co bardzo lubię grać i jest to bardzo efektowne kombo. Możesz zrobić Timo po dwukołowcu, na przykład po latwie, po chtatwie, no i po achtatwie oraz no tak naprawdę po każdym, co nie? Kolejne już trudniejsze połączenia to atatw i opposite Timo w NT. Trudnością jest tutaj to, że jeden trik robimy na lewą, a drugi na prawą nogę. Jeśli wolisz amatwa, oczywiście zamiast atatwa możesz zrobić amatwa. Timo na ilość w NT to już coś bardziej zaawansowanego oraz Timo do achtatwa NT. Takie są połączenia ode mnie. Co Ty stworzysz, to już Twój freestyle. Trenuj Timo, utrwalaj sobie umiejętności, a efektami możesz pochwalić się na naszej grupie facebookowej. Możesz również zadać pytania odnośnie trików, jestem tam aktywny i odpisuję na Wasze posty. Daj znać, czy materiał był pomocny i do jakiego następnego triku chciałbyś zobaczyć poradnik. A teraz wyniki konkursu. Koszulkę Just Freestyle wygrywa ten komentarz. Gratuluję, odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej na Facebooku. A teraz migiem na trening i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył Was Brzezik. Trzymajcie się i Eldo!